Siema, siema, jeżeli pod tym odcinkiem będzie 500 łapeczek w górę w ciągu 24 godzin od publikacji tego filmu, to w następnym filmie lub na jakimś live'iku ogłoszę zwycięzcę tego oto właśnie konkursu na 80 gemów Brawl Stars, a żeby wziąć w nim udział, trzeba zostawić łapeczkę pod filmem, napisać w komentarzu hashtag konkurs, wiadomo, subik z dzwoneczkiem, no i co, miłego oglądania. Cześć, tu Sarcik Sadziś. Kolejny odcinek. Dzisiaj pokrótce powiemy sobie o Skamerze, czyli o Norbim, który już nieraz sponsorował, niby sponsorował konkursy moje i dawał niby PSC. Dzisiaj sobie o nim powiemy, ale co, na wstępie zostawcie już łapeczkę w górę. Was to nic nie kosztuje, mi daje to bardzo dużo, daje zasięgi do filmu, także kto nie strzelił lajka, niech teraz strzeli, no bo nie dawanie lajka, no nie oszukujmy się, ale to jest grzech ciężki. Tak samo napiszcie w komentarzu coś, cokolwiek napiszcie, żeby po prostu, nawet kropkę możecie napisać, po prostu żeby zasięgi, wiadomo, były lepsze. Oczywiście subskrypcje na kanale, jeżeli tego jeszcze nie robicie, będę bardzo wdzięczny. Taki czerwony przycisk, aż się prosi, żeby kliknąć. No i co? Norbi, no on mi dawał PSC na konkursy oczywiście. Zaczęło się od tego, że po prostu tam mi napisał coś tam, czy chcę po prostu od niego PSC, a ja będę go promował. No i ja się tam zgodziłem, bo wiadomo, konkursy dla was, więcej konkursów dzięki temu było dla was. No i na początku było tak, że 50 PSC mi dał, była tam wojna donate'ów. No i co, on się tam chamsko chyba reklamował na tym czacie, mimo że tam nie zezwalałem, coś na tym Discordzie również coś tam kminił, nie wiadomo o co mu chodziło, mi zgłaszali to admini, aż po prostu dostał bana, czy tam zawarny nawet dostał od bota za coś tam wysyłanie linków, czy coś tam, nie wiem co tam było, bynajmniej dostał bana, było już po live'ie, chciałem dawać PSC komuś, zwycięzcę oczywiście tej wojny donate'ów, no i oczywiście sobie zabrał te PSC. No ja później się wkurzyłem, chciałem już o nim wtedy film nagrywać, że po prostu mnie oskamował, no ale później powiedział, a dobra, to tam zwrócę później, no i chyba, nie wiem czy tam zwrócił, chyba nawet nie pamiętam tego, bynajmniej nie będę pokazywał teraz prywatnych konwersacji, bo jeszcze później będę musiał usuwać ten film. No także później dał mi, a dokładnie wczoraj był taki live'ik, na którym oczywiście był konkurs na 100 PSC, dał mi niby dwa kody do 50 PSC, które oczywiście nie działały. Ja go ładnie promowałem na Discordzie, także zniszczyliśmy mu Discorda permanentnie, bo tutaj no nie zasłużył na to, bo większość osób tak naprawdę wbija ode mnie, więc ma za swoje, ma zniszczony cały serwer. Tak samo no z konta, no to konto, straci konto w BS-ie oczywiście, już mu tam jakieś osoby spadają z puch, bo mają zapisane jego konto. Myślę, że nawet, także dawajcie mu ogólnie unsuby, kto mu dawał suby ze względu na wczorajszego live'a z konkursem, także kto mu dawał suby, wszyscy teraz dawajcie wszyscy mu unsuby, bo widzicie, no oskamował nas na te PSC. Ja pisałem, dawałem zwycięzcom po live'ie oczywiście te PSC. Wygrał tam Seba, admin z Discorda mój, zaufany. No i jeszcze tam Ololive na Mulciaku wygrał. Tu miałem szczęście akurat, bo na Mulciaku wygrał, ale to tam mało ważne. Wysłałem im te kody. Później patrzę, Ololive mi pisze, kod nie działa. Ja takie, o co chodzi? Piszę do Norbiego, o co mu chodzi. I później patrzę, Seba też napisał, że kod nie działa. Czyli obydwa kody nie działały. Czyli po prostu mnie oskamował na te PSC, dał mi niby PSC, które oczywiście nie działało. No i jak widzicie, ja go tutaj fajnie promuję, widzieliście ile tam mu subów biliśmy. Dzięki mnie w sumie mu przyszło ponad 300 subów na kanale, także no, dawajcie mu suby, kto ma u niego suba. I tyle, widzicie, taki jest Skamer. Chciałem na krótko po prostu wyjaśnić, kim on tak naprawdę jest, także nie bierzcie od niego żadnego PSC, bo was też może oskamować. I nawet powiedział, że tam jak wbiję mu 1000 subów i 200 osób na Discordzie, no to mi da za to ten, kolejne 100 PSC, nie? To kolejny skam by był, nie? Także XD totalne. A, i ogólnie nie wchodźcie tam na jego kanał, tylko oczywiście, żeby dać tą suba możecie wejść, ale nie wchodźcie na żadne tam filmy, nie dawajcie żadnych dislajków, nie piszcie nic tam w komentarzu, bo słuchajcie, bo to daje zasięgi, więc wyświetlenia, zasięgi, dawanie dislajka, pisanie komentarza, także nie wbijajcie, po prostu wbijcie, dajcie mu unsuba, tyle. Oczywiście w komentarzu coś napiszcie tutaj pod moim filmem, wiadomo o co chodzi, lajka zostawcie, subika na kanale, wiadomo, dla zasięgów, wiecie o co chodzi. I od razu mówię, że to nie jest żadna drama, żeby jakieś dzieci się nie wąchały, a kolejna drama, coś tam, to nie jest drama. Tylko chciałbym powiedzieć, że po prostu jest taki skamer o pseudonimu Norbi i żebyście po prostu na niego uważali, no bo niestety, ale nie oskamował. Niestety zwycięzcy konkursu no nie zdobyli tego PSC, no bo jak widzicie Norbi jest po prostu skamerem.
Mam nadzieję, że Seba się nie obrazisz, tylko tutaj wiadomo, to jest zwycięzca konkursu wczorajszego, pamiętacie, Sebę wylosowałem i oczywiście tu mu napisałem jakiś kod, który oczywiście, patrzcie, pytałem coś tam, wiadomo, nieważne. No i tutaj mamy ten PSC, nie działa, Norbi dał puste, PSC chyba, no i właśnie tutaj, jak widzicie, Seba napisał, że po prostu te PSC nie działa. Mam nadzieję, że ty Ololive też się nie obrazisz, jak tu pokażę. No widzicie, Ololive również napisał, że wynoszą 0, wiadomo o co chodzi. Tutaj widzicie, no i nawet tutaj ma dowód, wpisał kod, no i który oczywiście, jak widać, został już wykorzystany. No czyli Norbi jest skamerem, także JN, wiadomo o co chodzi, jest naturalnie. No, także dziękuję wam za oglądanie, zostawcie tego lajka, subskrypcję, komentarzik napiszcie, wbijcie na Discorda właśnie. No i co, widzimy się w następnych odcinkach. Siema!